W latach 70. odkryto zastosowania liczb pierwszych, zastosowania teorii liczb pierwszych do szyfrowania. Natychmiast na odkrycia rzucili się wojskowi. Niektóre badania zostały utajnione. Badania, szukanie liczb pierwszych, dlatego że znając liczby pierwsze, znając dużo liczb pierwszych, możemy konstruować bardzo dobre szyfry jawne. W podpisie elektronicznym o co chodzi? Chodzi o to, żebym ja mógł napisać, prawda, tak to ja, Michał Szurek, i żeby odbiorca miał pewność, że to ja się podpisałem, a nie ktoś inny za mnie. Omówię jeden z najprostszych szyfrów oparty na algorytmie Euklidesa. Oczywiście sprawa szyfrowania polega na zapisaniu układu cyfr w jakiś inny sposób. Każde słowo mogę zamienić na cyfry, które potem muszę zakodować, zapisać inaczej. Wybierzmy dwie liczby względnie pierwsze. Względnie pierwsze P i Q. I niech K będzie równe P razy Q. Bierzemy liczbę E teraz. Nazywamy ją liczbą kodującą. Ona ma być wybrana dowolnie, byleby była względnie pierwsza z P minus 1 razy Q minus 1. Następnie znajdujemy liczbę D, o tej własności, że D razy E dodać A razy P minus 1 razy Q minus 1 równa się 1. Liczba D ma być dodatnia. I tu posługujemy się algorytmem Euklidesa. Jak się posługujemy algorytmem Euklidesa? Jedynka jest największym wspólnym dzielnikiem liczb P minus 1, Q minus 1 i E. Bo jeżeli są względnie pierwsze, to znaczy, że ich największy wspólny dzielnik jest 1. Z algorytmu Euklidesa wynika, i algorytm Euklidesa daje przepis na znalezienie takich liczb D i A. Jeżeli tak, to D nazywamy liczbą dekodującą. No i już. Jak odbywa się kodowanie? Załóżmy, że wybrałem następujące liczby. W moim przykładzie P jest 104729, Q jest 1299709. Za pomocą komputera wyliczam, że K to jest następującą liczbą. Może sprawdzę. 136, 117, 223, 861. Prawda, to mnożę. Natomiast P minus 1 razy Q minus 1. No też komputer mi ochoczo wymnoży. 136, 11, 58, 19, 424. Jak widać, bez komputera nie da rady. Można sprawdzić, że algorytm Euklidesa, znów komputer jest potrzebny, E jest liczbą względnie pierwszą, E może być liczbą kodującą. I teraz komputer mi wylicza, że D jest liczbą 277146555309. Liczby olbrzymie, ale dla komputera nie sprawia to kłopotu. I teraz następuje najważniejsza część. I tu jest nietrywialna matematyka. Załóżmy, że mam do zakodowania liczbę 10 tysięcy, nie 10 tysięcy, 10, 50, 117. To jest jakby imię Adam zakodować w ten sposób, że A jest 1, D jest 4, M jest, no tam ileś. Ale nieważne, mamy do zakodowania liczbę
liczbę 10501117. Oznaczę ją przez B. Musi być spełniony warunek, że B jest mniejszy od K. W naszym przypadku jest spełniony. I teraz podnoszę B do potęgi E i biorę resztę. I biorę resztę z dzielenia przez K. B do potęgi E modulo K. Modulo to znaczy weź resztę z dzielenia. Bez komputera nie dam rady, bo mam olbrzymie rachunki do wykonania. Mianowicie 10, 50, 117 do potęgi 997. I to mamy wziąć modulo K. Odpowiednio zaprogramowany komputer, bardzo łatwo jest zaprogramować komputer, żeby wykonywał obliczenia modulo wysokiej liczby, daje wynik 107.03.96.48.057. Jeżeli mam wysłać komunikat 1050.117, to wysyłam taką liczbę. Co robi odbiorca? Odbiorca oblicza C do potęgi D. Liczba C to jest to. Modulo K. A więc podnosi do potęgi, która jest dekoderem. Znów to są olbrzymie rachunki. Mamy wobec tego, gdybyśmy chcieli obliczyć 107.03.96.48.057 do potęgi 27.7.104.6.55.309. Otóż ta liczba ma ponad 300 miliardów cyfr i obliczanie wprost nic nie daje, ale jeżeli prowadzimy obliczenia modulo K, to jest to wykonalne, łatwo. Nie musimy obliczać najpierw liczby, tylko za każdym razem bierzemy modulo K. Tak jak przy próbie dziewiątkowej. I teraz, mówi matematyka, to jest najcudowniejsze w tym, że dostajemy B z powrotem. Za pomocą tych operacji z B robimy C, a z C przez podniesienie do potęgi D otrzymujemy z powrotem B. I tu jest nietrywialna matematyka, teoria liczb. Odpowiednie twierdzenie z teorii liczb mówi, że jeżeli wystartujemy z B, obliczymy C w ten sposób, to wrócimy do B. Wobec tego odbiorca może wiadomość dekodować. No dobrze, ale co w tym takiego rewelacyjnego? Ano to, że jest to szyfr jawny. Każdy może powiedzieć, wiadomości do mnie szyfrowane, proszę szyfrować tak, a tak. No wydaje się, że to jest nonsens, że jeżeli znamy sposób szyfrowania, to znamy też sposób odszyfrowania wiadomości, przeczytania wiadomości. Ale właśnie tak nie jest. Dlatego to jest tak zwany szyfr publiczny. Na czym to polega? Jawne jest E i K, a niejawne jest D, czyli dekoder. I jak można znaleźć D? Jak można znaleźć D? D wyznaczamy za pomocą algorytmu Euklidesa, jeżeli znamy P i Q. Wzór odpowiedni podałem. Ale my nie znamy P i Q, znamy tylko K. A co to jest K? To jest ich iloczyn. Otóż dla bardzo, bardzo dużych liczb pierwszych, jeżeli znam ich iloczyn, to wcale z tego nie wynika, że znam te liczby. Rozkładanie liczb na czynniki pierwsze jest niesłychanie trudnym obliczeniowo zadaniem. Przy obecnej technice komputerowej no mówi się, że i znajomościach liczb pierwszych, jeżeli dobierzemy odpowiednio, to nie ma algorytmu, który by znalazł liczby PQ, jeżeli zna K w czasie tam krótszym niż kilkaset lat. Na tym to wszystko polega. Jeszcze raz, rozkładanie liczb pierwszych jest tak trudnym zadaniem obliczeniowym, że, bardzo przepraszam, powiedziałem rozkładanie liczb pierwszych.
oczywiście rozkładanie liczb na czynniki pierwsze, jest tak trudnym zadaniem obliczeniowym, że jeżeli te liczby są bardzo duże, mamy praktyczną pewność, że nie zostaną znalezione czynniki rozkładu. Dlatego z tego powodu czynniki liczb pierwszych i wysokie liczby pierwsze są utajniane, no bo służy to do kodowania wiadomości, w tym do podpisu elektronicznego. Szyfry wojskowe swoją drogą, a podpis elektroniczny oraz swoją drogą, moim podpisem elektronicznym może być B. Taki jak tutaj i wszyscy wiedzą już, że to ja. Bank wie, że to ja. Jest to jeden z najprostszych szyfrów publicznych. Niektóre inne oparte są na bardzo abstrakcyjnych dyscyplinach matematycznych, nawet geometrii algebraicznej, nawet geometrii pewnych powierzchni. Mówiłem kiedyś o torusie, że geometria torusa jest związana z szyframi. O szyfrach oczywiście można i robić roczne kursy na uczelniach. Jest to bardzo skomplikowane, ale siedzi za tym interesująca matematyka, o której mogę powiedzieć, że matematykom się jeszcze 30 lat temu nie śniło, może 40 lat temu nie śniło, że abstrakcyjna teoria liczb znajdzie zastosowanie.